Miejsce 10. SSI Ultimate Aero. Prędkość maksymalna samochodu to 412 km na godzinę. Jest to super samochód produkowany przez amerykańską firmę Shelby Supercars i jest określany mianem jednego z najszybszych samochodów świata. Został on zaprojektowany jako bezpośredni rywal dla Bugatti Veyrona. Miał osiągać prędkość 407 km na godzinę oraz przyspieszać do setki w 2,8 sekundy. Nad samym projektem samochodu pracowały dwa ścisłe umysły przez 7 lat. Był to najszybszy produkowany samochód świata osiągający prędkość 412 km na godzinę. I wynik ten zmierzono 13 września 2007 roku, więc jak sami możecie wywnioskować, nawet dziś, po 12 latach, samochód jest w top 10 najszybszych samochodów świata. Miejsce 9. Porsche 9FF GT9R. Prędkość maksymalna tego samochodu to 413 km na godzinę. Seria tego samochodu liczyła tylko 20 egzemplarzy, a to piękne Porsche jest najszybszym autem produkowanym przez ten koncern. Auto można legalnie eksploatować w normalnym ruchu ulicznym. Ma ono zmodyfikowaną przednią część nadwozia. Za kabiną jest nowa, dłuższa konstrukcja, która umożliwia zamontowanie większej jednostki napędowej. Zmieniona została także tylna część tego pojazdu, w której poszerzono otwory odpowiedzialne za chłodzenie silnika. Modyfikacja 6-cylindrowego boksera o pojemności silnikowej 4.0 pozwoliła na powiększenie mocy do 1120 koni. Dzięki temu do setki samochód rozpędza się w 2,9 sekundy, a od 0 do 300 15,8. Miejsce 8. Koenigsegg Agera R. Prędkość maksymalna samochodu to 418 km na godzinę. Jego premiera odbyła się podczas Geneva Motor Show przez szwedzką markę Koenigsegg. Jest to zmodyfikowana wersja modelu Agera. Do napędu użyto jednostki V850 z dwoma turbosprężarkami, generując przy ich pomocy moc maksymalną 1115 koni. Pojemność baku to 80 litrów. Przyspieszenie od 0 do setki zajmuje mu 2,9 sekundy. Co ciekawe, auto trafiło do księgi rekordów Guinnessa podczas bicia rekordu przyspieszenia mierzonego od 0 do 300. Auto można kupić ze specjalnym bagażnikiem dachowym, który został zaprojektowany specjalnie do tego modelu, wraz z nartami sygnowanymi marką Koenigsegg. Miejsce 7. Bugatti Veyron Supersport. Prędkość maksymalna 431 km na godzinę. W 2010 roku została wypuszczona specjalna wersja Bugatti Veyrona 16.4 nazwana Supersport. Produkcja została ograniczona do 30 egzemplarzy. Zmieniono lekko przednią część samochodu. Zastosowano tzw. facelifting polegający na kosmetycznej zmianie reflektorów oraz maski. Oprócz tego zmiany objęły również silnik. Jego moc została zwiększona z 1001 do 1200 koni. We wnętrzu nowego Veyrona wykorzystano włókno węglowe, dzięki czemu udało się zmniejszyć wagę pojazdu o 300 kg. Po tych zabiegach i podniesieniu momentu obrotowego do 1500 Nm, inżynierom Bugatti udało się osiągnąć 100 km na godzinę w czasie 2,2 sekundy. Miejsce 6. Hennessey Venom GT. Prędkość maksymalna to 435 km na godzinę. Jest to super samochód, który został skonstruowany i zaprezentowany w 2010 roku. Nadwozie powstało w USA, a podwozie w Wielkiej Brytanii. Do napędu użyto V8-7.0, generując moc 735, 1014 oraz 1244 konie. Maksymalny moment obrotowy wynosi 1318 Nm przy 4200 obrotów na minutę. Prędkość maksymalna jest Wam znana. Od 0 do setki rozpędza się w 2,7 sekundy. W 2014 roku pojazd stał się najszybszym samochodem świata. Auto jednak nie zostało uznane za najszybszy samochód świata. Nie spełniło ono jednego warunku. Zrobiono autem tylko jeden przejazd, a zrobić należy dwa. Tam i z powrotem, czyli w przeciwnych kierunkach, a wynik po prostu się uśrednia. Miejsce 5. SSI Ultimate Aero XT. Prędkość maksymalna 439 km na godzinę. Auto to jest specjalną edycją, napędzoną centralnie umieszczonym silnikiem V8 o pojemności 6,9 litra. Umieszczone tam są dwie turbosprężarki w układzie Twin Turbo, które pomagają produkować moc równą 1318 koniom oraz 1359 Nm momentu obrotowego. Całość idzie na tylną oś za pomocą 7-stopniowej skrzyni biegów SMG, a w połączeniu z masą 1270 kg zapewnia przyspieszenie od 0 do setki w 2,6 sekundy. Miejsce 4. Koenigsegg One. Prędkość maksymalna 454 km na godzinę. Jest to super samochód zaprezentowany przez szwedzką markę. Auto zostało skonstruowane tylko i wyłącznie w jednym celu, aby pobić rekord prędkości maksymalnej produkowanych seryjnie samochodów. Nazwa modelu pochodzi od dwóch parametrów technicznych. Stosunek mocy do masy wynoszący 1:1, czyli 1 koń mechaniczny przypada 1 kg masy pojazdu oraz mocy silnika wynoszącej 1 MW. Jego 5-litrowy silnik V8 potrafi produkować 1360 koni mechanicznych przy 7500 obrotów na minutę. Przyspiesza od 0 do setki w 2,6 sekundy, natomiast do 300 w 12 sekund.
Miejsce trzecie, Koenigsegg Agera RS. Prędkość maksymalna 457 km na godzinę. Agera RS z silnikiem V850 z turbodoładowaniem rozwija 1360 koni. Samochód waży 1395 kg, a mimo to do setki rozpędza się w 3 sekundy. Ta wartość jednak nie jest najważniejsza. Auto na rozbujanie się od 0 do 400 potrzebuje zaledwie 24 sekund. Następnie droga hamowania z 400 km na godzinę do 0 wynosi 500 metrów, a czasowo jest to dokładnie 9 sekund. Ostatnia próba to próba pobicia rekordu prędkości i tu wynik jest Wam znany, ale niestety w jednym kierunku. Podczas powrotu samochód jadąc na północny zachód osiągnął 437 km na godzinę. Wynik nieco słabszy, do tego zestawienia wziąłem po prostu szybszy przejazd. Na miejscu drugim Hensei Venom F5. Prędkość maksymalna samochodu miała wynosić 484 km na godzinę. Niemniej oficjalnie nie pobito tego wyniku, ponieważ niedawno auto Bugatti zbliżyło się do granicy 500 km na godzinę. Stąd też producent postanowił podrasować nieco mocniej Henseya, aby prześcignąć swojego odwiecznego rywala raz na zawsze. Auto ma niedługo podobno osiągnąć 500 km na godzinę. Niesamowitość tego auta przejawia się m.in. w kontekście konstrukcji. Najnowszy model nie jest zbudowany jak poprzedni na bazie Lotusa. Jest to zupełnie nowy projekt. Auto ma rozpędzać się do setki w 2 sekundy. Dodam jeszcze, że silnik ma posiadać 1600 koni mocy. Na miejscu pierwszym Bugatti Chiron Sport. Prędkość maksymalna, jaką dysponuje to auto, jest to nie jak poprzedni Chiron bez dopisku Sport, 463 km na godzinę, a niesamowite 490 km na godzinę. Brakło mu tylko 10 km na godzinę, aby pobić barierę 300 mil na godzinę. Chiron to super samochód produkowany od 2016 roku, choć jego nowsza wersja wyszła niedawno, a obie wydane zostały przez niemiecki koncern Volkswagen pod marką Bugatti. Na pewno jest to jedno z najszybszych i najbardziej ekskluzywnych aut produkowanych seryjnie. Cena super samochodu od Bugatti to koszt rzędu 14 milionów złotych. Jest jeszcze takie auto jak Devil 16. Auto ma mieć nieziemskie 5000 koni oraz rozpędzać się ma do 515 km na godzinę. Auto jednak wciąż jest w trakcie rozwoju. Na tą chwilę powstały specjalne opony, które mają przenosić taką moc na asfalt oraz specjalna dedykowana skrzynia biegów. Napiszcie, co sądzicie o tych autach, a